Poniedziałek 21 kwietnia, witam Państwa, Marcin Glapiak, zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu stypendia artystyczne. Nowości w MPK. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona stypendiom artystycznym. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wspólnie ze swoim zastępcą Wojciechem Piniewskim, który był przewodniczącym komisji konkursowej, spotkał się z tegorocznymi stypendystami. Jednym z nich jest Łukasz Oliwkowski, który otrzymał 4000 zł na przygotowanie nowatorskiego widowiska artystycznego. Od ponad 20 lat gram na perkusji akustycznej, ale dopiero perkusja elektroniczna, możliwości przede wszystkim sprzętu Roland umożliwiły tworzenie muzyki, pełnej muzyki przy użyciu właśnie jednego perkusyjnego instrumentu. Idąc tym tropem pomyślałem, że świetnie byłoby stworzyć materiał, który przy użyciu właśnie brzmień elektronicznych, perkusyjnych włączy w to wszystko poezję, która konwencjonalnie kojarzona jest z gitarą, zapaloną świeczką i oczywiście ma to swój klimat instrumentów akustycznych, ale takiego powiązania, szczególnie poezji regionalnej i elektroniki, awangardowej muzyki nie było. Już od jakiegoś czasu, tworząc na przykład widowiska misteryjne, starałem się łączyć muzykę z poezją, no to jest jakby kolejny krok. Bardzo dużo możliwości oferuje pewien sampler, który się nazywa SPD SX. No to jest maszyna, która umożliwia pełną kreację muzyki. Finał tego projektu, który został określony jako Dramat 3P, czyli performance perkusyjno-poetycki, planowany jest na październik. No moim zamierzeniem jest też do tego widowiska włączyć lokalnych muzyków, szczególnie perkusistów, bo trzeba podkreślić, że jak na średniej wielkości miasto, jakim jest Inowrocław, muzyków i perkusistów jest naprawdę wielu. Komisja konkursowa w tym roku postanowiła nagrodzić stypendium artystycznym także zespół Szulerzy, który niedawno nagrał płytę. Zespół otrzymał 3000 zł. Bardzo się cieszymy. Te pieniądze pozwolą nam na dokończenie procesu, jakby zamknięcie całej płyty. Aktualnie mamy tylko pierwszą część nakładu, a teraz będziemy mogli jakby zamknąć całość i wypuścić po prostu pozostałą część egzemplarzy na rynek. Stypendia artystyczne przyznane zostały już po raz szósty. Łącznie skorzystało z nich 26 osób. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu poszerzyło zakres świadczonych usług o mycie pojazdów oraz obsługę ogumienia. Oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego poszerzyła się ostatnio o ogólnodostępną myjnię portalową oferującą w pełni zautomatyzowane i ekologiczne mycie z użyciem szamponu i wosku, ciśnieniowe mycie kół z użyciem granulatu i środka myjącego oraz pompowanie kół azotem. Wachlarz usług dotyczyć będzie zarówno samochodów osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych. Z początkiem kwietnia uruchomiliśmy dodatkowe usługi dla mieszkańców Inowrocławia, nie tylko, dla okolicznych również, czyli uruchomiliśmy myjnię autobusową, ale jest ona również przystosowana do mycia pojazdów osobowych, dostawczych, tirów. Także nie tylko autobusów, także polecamy tu nasze usługi. Tak jak już gdzieś tam wcześniej podkreślałem, jest to bardzo nowoczesna myjnia, ekologiczna, tak, może chociaż takiego klienta jakby ta ekologia do końca nie interesuje, ale gdzieś pośrednio ma to wpływ również na klienta, w sensie tym, że ta usługa może być nieco tańsza niż w innych myjniach, ponieważ tutaj, mówię, jest 80% odzysk wody, biologiczne uzdatnianie itd., więc to gdzieś tam finalnie się również przekłada na tą niższą cenę. MPK oferuje również nowoczesny serwis ogumienia. Serwis ogumienia również został uruchomiony od pierwszych dnia kwietnia. W tej chwili widzimy coraz większe zainteresowanie naszymi usługami.
No tutaj chcę podkreślić, że dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem. Nie wiem, czy inne warsztaty posiadają taki sprzęt, ale na przykład wyważarkę, którą posiadamy, jest to urządzenie najwyższej klasy laserowe, tak, które dokonuje diagnozy całego koła i opony, i felgi, gdzie możemy obserwować na mapie trójwymiarowej całą efekt tej całej diagnozy. Również klient na życzenie może pełen wydruk z tej diagnozy otrzymać. W tej chwili zamierzamy jeszcze rozszerzyć nasze usługi o serwis klimatyzacji, ale czekamy po prostu na dostawę urządzeń. Myślę, że to jest kwestia 2-3 tygodni i jeszcze dołączymy do tego serwis klimatyzacji. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, coraz bliżej święta, więc coraz intensywniej myślimy o tym, jak będzie wyglądał nasz wielkanocny stół. Ja tradycyjnie witam w studiu artystycznym Kujawskiego Centrum Kultury, a ze mną jest pani Alicja Kaczmarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Alu, no święta, piękny stół, wiosna, kolory oczywiście intensywne i to wszystko się właśnie tutaj dzisiaj znajduje w pracowni Kujawskiego Centrum Kultury. Tylko teraz pytanie, co my z tego zrobimy, jak to połączyć, żeby osiągnąć efekt? Ja dzisiaj chciałam taką krótką podpowiedź dla tych, którzy po prostu mają bardzo mało miejsca na stole czy na ławie. Prawda, nie każdy posiada wielki stół. No i chciałam pokazać, jak można wykorzystać szkło, czyli trywialny kieliszek do dekoracji. Każdy ma bardzo malutko miejsca lub po prostu kieliszek, który został uszkodzony, tak jak ten, na przykład ten, ale to za chwileczkę będziemy pokazywać. Biorę sobie, odwracam kieliszek do góry dnem, tak? Kto nie posiada kleju na gorąco, może to zrobić klejem. Nakładam drobineczkę kleju. Przytwierdzam sobie gałązkę, najprościej znaleziona w parku. Przytwierdzam ją. Tak. Potem też taki kawałeczek bambusika. Dokładam. Żółte tutaj gałązeczki. No to naturalne? Tak, to jest brzoska pomalowana na żółto. Mogą być efekty różnych kolorków. Można nabyć je w małych kwiaciarniach, w dużych kwiaciarniach. Na razie ta konstrukcja nie jest stabilna, nie rozwali się? Nie, tutaj zastyga, więc za chwileczkę będzie wszystko ok. Odrobineczkę cierpliwości, żeby to nam tu się ładnie wszystko przykleiło. O, i może jeszcze jedną dołożymy. Może teraz w przeciwną stronę. Zawsze kładziemy klej na tą część, którą chcemy przyklejać. A gałęzie pani akrylem maluje? Najbezpieczniej akrylem, dlatego że no jest to farba bezpieczna dla wszystkich. Natomiast można ją potem utrwalić, jeżeli chcemy, na zewnątrz lakierem. Kiedy mamy taką konstrukcję tutaj sobie zrobioną, możemy w to jakieś kawałeczki kwiatków montować. Przytwierdzić, ja to może zacznę od zielonego kawałka. Oj, szkiełko. Tak. O! Przecinam. No, oczywiście nie musimy naturalnych. Nie, nie musimy, dlatego że możemy to na kawałeczku gąbki. Oj, ciężko będzie. Może nożyczkami dotkniemy trochę? A, bo w środku ma drut. Tak, może tej lżejszej części nam się bardziej uda, też nie? Też nie. No, no. I tak bywa, że nie mamy siły na przycięcie. Oj. A. Albo już moje cążki po prostu zawodzą. Dobrze, wykorzystamy to w ten sposób. Ja się tu pobawię, bo wyginę. Tymczasem pokażę, jak to jeszcze. Dziękuję. O, i wklejam również kawałeczek zielonej gałązki, żeby coś tam się zieleniło. A jak ktoś nie ma kleju na gorąco, to co wtedy? To taki sam klej polimerowy na zimno. Aha. Ten też jest doskonały. No, dłuższy okres oczekiwania.
kawałeczek żółtego kwiatka. Tu jeszcze mam taką kiść też nie za wielką. Smaruję, przytwierdzam. Mogę też kawałeczek taki, żeby była namiastka Wielkanocy, kawałek bazi gdzieś montować. O. No i teraz ostatnia czynność, niemalże dopasowujemy sobie kokardkę. Albo taką. Przypomnę jeszcze, jak zrobić ją. Może taką delikatniejszą dobierzemy. Zawijamy jedno ucho, drugie. Związujemy wąską wstążeczką, przekładamy ucho i wkładamy do środeczka, przeciągamy, zawiązujemy, żeby było mocniej. No i teraz możemy sobie tutaj w dowolnym miejscu wpinamy. Troszkę przytrzymam nożyczkami, bo jest gorące. I kiedy posiadamy taki mały kieliszek, możemy na dnie umieścić sobie pisaneczkę mniejszych gabarytów. Wkładamy i praktycznie całą dekorację mamy w małej ilości na stole. Tutaj jest podobnie, z dużym kieliszkiem. O. Na talerzyku umieściłam kolorowe w kolorach jajeczka pomalowane również farbą akrylową. I tutaj właśnie w kieliszku, który był uszkodzony, nakleiłam na wierzch dekoracji. W ten sposób można wielki kielich, którego mi było po prostu szkoda, wykorzystać. Może tam włożyć sobie żywe pisanki, takie, które jemy, żeby efektownie na stole wyglądały. To już tam zależy od Państwa. Kolorystykę oczywiście tak. Dobieram do stołu, zasłon. Oczywiście, że tak.